Ty, Monia, jak myślisz, co musimy zrobić, żeby mieć milion na TikToku? Jakąś dramę chyba. Ale jaką? No na przykład możemy ogłosić, że zrywamy. Ale my nie jesteśmy razem. A, no właśnie. No to musimy najpierw ogłosić, że jesteśmy razem, a potem jakoś spektakularnie zerwać na Instagramie i w ogóle. Monia, to nie wyjdzie. Ostatnio ogłosiliśmy, że jestem gejem. No to powiesz, że zmieniłeś zdanie. Że przemyślałeś sobie sprawę i że doszedłeś do wniosku, że jednak jestem miłością twojego życia. No jakoś tego nie widzę, ale możemy spróbować. No, tylko wiesz, musisz odinstalować sobie wszystkie aplikacje randkowe, żeby było wiarygodnie. Ale, że wszystkie? No, ja nie randkuję, to ty też nie musisz. Milion wartych poświęceń. Poświęcę się. Remonio, oni się dopytują, czy jesteśmy razem, więc musimy zacząć coś odgrywać. Nie wiem, mówić do siebie na przykład takimi zdrobnieniami albo coś. Misiu! Proszę? Czy jestem gruby albo włochaty? Nie! No, ale wiesz, heteropary się tak do siebie zwracają, no, takimi nazwami słodkich zwierzątek i w ogóle... A no dobrze, nie okej. Rybeńko. Słucha? Sugerujesz, że jestem obślizgła? Nie, ale ryby kojarzyłyby się zawsze, wiesz... Dobra, skończ. Serdelku? Bananku? No nie wiem. Rozumiem, że takie faliczne kształty ci przychodzą do głowy, ale przypominam, że udajemy hetero parę. Juicy Goosey? What? Słyszałem, jak jeden facet tak mówi do właśnie swojej kobiety. To była para hetero. W autobusie? Nie, w filmie po... Nie wiem, co to za film! Może jakieś inne objawy czułości? Może będziesz mi prosił kwiaty? A mamy na to budżet? No, musisz troszeczkę zainwestować w zmianę swojego wizerunku. Kochanie. Nie, milion wart jest poświęceń. Mogą być mlecze? To wy nie wiecie, że pierwszy milion trzeba ukraść? No tak! Genialne! Znajdziemy jakiegoś tiktokera albo tiktokerkę, kto już ma milion i po prostu sobie od niego albo od niej ten milion tak bezzwrotnie pożyczymy. No, tylko wiesz, żeby się przy tym nie napocić. Żeby nie jechać za daleko. No tak w Warszawie, żeby to było... Najlepiej po tej stronie Wisły. A ta, co zamraża wszystko, jaki tam? Kameramona! O, to jest pomysł! To teraz musimy opracować plan. Musimy poznać jej zwyczaje, aby znaleźć słaby punkt, w którym będziemy mogli ją dopaść. Gdzie chodzi na spacery, z kim się spotyka, gdzie kupuje bułki? Otóż to! Żytnie czy pszenne? Z ziarenkami. Ej, Monia, chyba ją znalazłem. Super, ale jesteś pewna, że to ona? Moje oko to ona. No dobra, to trzeba to jakoś sprawdzić. Nie wiem, może krzyknie coś, na co powinna zareagować? Ojej, chyba zostawiłem kota w zamrażarce! No i co, i co? Nie odwróciła się, ale się ludzie rozeszli. Informacje zebrane, plan opracowany, czas przejść do działania. Dobra, to powtórzmy jeszcze raz, co robimy. Idziemy tam. Tak. Mówimy, dawaj milion. Dawaj milion. I szybko uciekamy. I szybko uciekamy. Żeby nas nie poznała, musimy się zamaskować. Kominiarki? No, wersja budget, mamy pończochy. Jak ja mam to założyć? No, na głowę. O, jest dużo miejsca na nos. Dobra, gdzie tutaj jest miejsce na oczy? No nie ma, to jest wersja VIP. Przecież i tak nie widzimy. Monia, ale ja trochę widzę! Przecież ja muszę nas tam zaprowadzić. Jak mam nas prowadzić, jak nic nie widzę? O, już nie histeryzuj. One są trochę przezroczyste. Dasz radę. Dobra, idziemy? To jest. Gdzie tutaj? Chodź. Za mną chodź. No. Tu idziemy. O, jest. Czekaj. Idzie. Przygotuj się. Czy mogę pomóc? Dawaj mi milion. Milion? Zaraz mam dla milion. Proszę bardzo. Co to jest? Mini starter pack na milion.